suwlakami w rękach witam się z wami z Atem. W dzisiejszym odcinku zjemy sporo greckiego jedzenia. Ja mam na imię Maciej i zapraszam do oglądania. Partnerem naszego wyjazdu do Aten jest Escape.pl, platforma do rezerwacji tanich lotów, city breaków i wakacji. To już nasz kolejny wspólny wyjazd z Escape.pl. Rok temu byliśmy na Sycylii, a w tym roku w Barcelonie, Miami oraz włoskiej Apulii. Dlaczego tak często podróżujemy z Escape.pl? Bo ta platforma daje nam możliwość zarezerwowania wszystkich elementów podróży w jednym miejscu. Loty, hotele, ubezpieczenia, wynajem auta, czy nawet zarezerwowanie taksówki z lotniska do hotelu. Wszystko znajdziecie właśnie na Escape.pl. Ruszamy w Ateny szukać dobrego jedzenia. Zanim zaczniemy jeść, to muszę wam powiedzieć, że nie wiem jak to się stało, ale nie tylko jestem po raz pierwszy w życiu w Atenach, ale w ogóle w Grecji. Nigdy wcześniej w tym kraju nie byłem. Nawet nie tak często jem tę kuchnię w Polsce, czy odwiedzając inne kraje świata, także jestem bardzo ciekawy, co mnie tutaj spotka. Przed przyjazdem do Aten dużo o kuchni greckiej czytałem i już wiem, że na pewno wszystkich dań kuchni greckiej nie uda się spróbować, bo jest ich po prostu bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że nawet nie zjemy wszystkich takich greckich klasyków, bo po prostu na to nie starczy czasu, ale mam nadzieję, a nawet jestem tego pewny, że coś smacznego, naprawdę smacznego z kuchni greckiej w Atenach zjemy. Pierwsze miejsce, które wam pokażemy w tym filmie, jest bardzo specyficzne. Nazywa się ono Di Porto. Prowadzą do niego dwoje drzwi z różnych stron. Znajduje się w piwnicy i nie ma tutaj za bardzo menu. Jest w sumie jakaś taka kartka wywieszona na kuchni, ale kiedy zacząłem ją czytać, to pan już szybko zabrał i pokazał w kuchni, co dokładnie można tutaj zamówić. Są tutaj takie bardzo proste i bezmięsne. Mamy przede wszystkim fawę. Fawa to jest pasta z grochu i z oliwy. Tutaj z czerwoną cebulą i z oliwkami. Bardzo smaczna. Mi wchodzi najlepiej ze wszystkich tutaj rzeczy. Można jeść z chlebkiem, można jeść łyżką, aczkolwiek najbardziej czuć po prostu groch. W końcu z grochu fawa jest. Mamy też fasolę. Fasolę w oliwie z nielicznymi dodatkami warzywnymi, na przykład z marchewką. No i podobna rzecz to cieciorka w oliwie. Ona jest bardziej pieprzna. Oraz hortę. Horta to jest taka sałatka z zieleniny ze szpinaku, mocno skropiona limonką. Przed skropieniem limonką była gorzka. Teraz jest bardziej kwaśna. Kiedy usłyszałem o tym miejscu, to bardzo tutaj chciałem przyjść ze względu na tę inność. Nie ma menu, klimacik niby jak w starej ateńskiej tawernie. Ale jeśli miałbym tutaj wrócić na jedzenie, no to póki co tylko na tę fawę, bo reszta mi smakuje tak średnio. Od razu do zamówienia dostaliśmy też wino. Nikt nie prosił, każdy potrzebował. Wino domu, wino białe, podane w takim śmiesznym szklaneczku, pite w takich małych szklaneczkach. Generalnie poczułem zapach smażonej ryby, ale nie wiem, czy to coś dla nas jeszcze jest możliwe, czy jednak na tym tutaj poprzestaniemy. Każda z tych rzeczy jest tutaj taka wciągająca, nawet jak przy pierwszej łyżce jakoś super nie smakuje, no to wciąga. Fawy wyczyściliśmy, w zasadzie głównie ja. Ta sałatka z zieleniny też nam weszła całkiem nieźle. Gorzej z ciecierzycą i fasolką, ale widziałem po bliskich stolikach, że niektórzy dostają jakieś małe rybki. Trudno się tutaj dogadać po angielsku. Doczekaliśmy się naszych rybek. To są chyba sardele albo sardynki grillowane, a w zasadzie smażone. Widziałem, jak pani wrzuca, bierze takie wiaderko, w którym są te rybki, łapie je tak garścią i wrzuca na patelnię, na jakąś taką płytę. Jedliśmy takie w Portugalii, jedliśmy takie w Hiszpanii. Oj, bardzo słone. Oj, bardzo. Takie anchoavy. Może to anchoavy? Dobrze, że wzięliśmy wodę. Taką butlę będę jej naprawdę potrzebował. Zjedliśmy. Teraz do mnie dotarło, jak się najadłem, bo jednak za dużo tego zamówiliśmy. Ta fasola i cieciorka zdecydowanie niepotrzebne. Wystarczyłaby ta zielona sałata ze szpinaku, fawa i te rybki. Zapłaciliśmy 35 euro. Nie mam pojęcia, ile każde z dań kosztowało, tylko przyszedł szef i napisał na obrusie z papieru, na takiej ceracie, kwotę 35 euro. Było 5 dań, po 7 euro by wychodziło za jedno, ale jeszcze było wino, była jeszcze woda, kranowa. No trudno powiedzieć, co ile kosztowało i podejrzewam, że z tymi cenami może być różnie. Niektórym by napisał 5 euro mniej, a niektórym 5 euro więcej. Po ten klimat można tutaj przyjść. Jedzenie myślę, że nie jakieś super szałowe. Myślę, że w kuchni greckiej są ciekawsze, przynajmniej dla mnie, dania i postaramy się je w tym odcinku spróbować. Jedzenie mnie nie powaliło, ja chyba najbardziej zajadłam się tym szpinakiem. Atmosfera, no super, no jest to coś takiego niespotykanego. Mnie rozbawiło to, że ja tak mówię do Maćka, będzie jakaś woda? A on mówi, nie wiem. A chcesz wina? Ja mówię, nie. Ale zanim powiedziałam nie, to już stał dzbanek z winem, którego nawet nie zamawialiśmy. Przyszła woda w butelce, która chyba była w ogóle kranową w butelce, tak mi się wydaje. Szłam do toalety, to w ogóle do toalety szło się przez tą kuchnię. Ten pan starszy tam gotuje. Toaleta w piwnicy, ale w ogóle z otwartym oknem, więc jakby ktoś szedł górą, to by mógł sobie zajrzeć. Więc jaka no śmieszna atmosfera, ale chyba popularne miejsce, bo ludzie już tu czekali, siedzieli na schodach.
Te małe rybki były robione na tej samej płycie, na której był ustawiany garnek z fasolą albo z czymś innym, tylko obok. Także bez tłuszczu. Oliwę dolewano dopiero później. A dla nas nie był to pierwszy posiłek tego dnia. Chciałem ten film zacząć od czegoś greckiego, więc nie pokazywałem wam jeszcze śniadania. Byliśmy w piekarni, która nazywa się Kora. Jest to piekarnia założona przez Greczynkę, która przez jakiś czas mieszkała w Kopenhadze, co no widać po tym, co tam można kupić. Były tam cynamonki, były tam kardamonki, chleb na zakwasie, a my zjedliśmy po bajglu. Sonia jadła bajgla z pesto, a ja jadłem bajgla z mortadelą, pieczonymi pomidorkami, takimi słodziutkimi i również jakimś takim pesto, tyle że czerwonym. Może te bajgle nie wyglądały na takie, ale były bardzo sesące. Ten z mortadelą kosztował 6 euro, a ten z pesto 5,5 euro. Totalnie przypadkowo trafiliśmy też do kawiarni Speciality. Nie miałem jej na liście. Idąc ulicą zobaczyliśmy kawiarnię, która nas zainteresowała. Nazywała się Samba. Wzięliśmy tam po kawie parzonej metodą Kalita, kawa przelewowa. I była ona naprawdę bardzo, bardzo smaczna. Coś czuję, że wrócę tam jeszcze po to, żeby kupić ziarna. Za kawę dla dwóch osób zapłaciliśmy 7 euro, czyli po 3,50 za głowę. Nie za głowę, tylko na głowę. Za głowę to nie wiem, ile byśmy zapłacili. Pewnie dużo. A, no i byliśmy jeszcze na MS Rooftop Gallery, czyli takim rooftopie z widokiem na Akropol, gdzie piłem espresso Freddo. To jest po prostu podwójne espresso wymieszane z lodem i spienione. Sonia piła flat white Freddo, no czyli flat white spienione z lodem. Smaczne, orzeźwiające i z naprawdę świetnym widokiem. Byliśmy na jednym ze wzgórz tutejszych, zobaczyć zachód słońca i zobaczyć Akropol pod wieczór. Ładnie wyglądało i schodząc tutaj w stronę naszego hotelu, szliśmy do restauracji upatrzonej, do której nie ruszyliśmy. Dojdziemy do niej myślę jutro. Trafiliśmy na ulicę, która nazywa się Miniskleus. To są w zasadzie takie schody. Po obu stronach tychże schodów są knajpki. Bardzo dużo knajpek. Weszliśmy do restauracji, która nazywa się Anefani. Ktoś mi ją polecił. Poleciła mi też Greczynka. Oczywiście widać od razu, że to jest miejsce turystyczne. To nie znaczy, że nie można tutaj całkiem smacznie zjeść. Siedzimy w ogóle na rooftopie, na dachu. Mamy widok na Akropol. Mamy też widok na te schody, które są super oświetlone. I złożyliśmy sobie zamówienie złożone z tradycyjnych greckich dań. Nie wszystkich, jakie tutaj można dostać, bo karta jest ogromna, ale takich, na które mieliśmy ochotę i takich, których jeszcze nie jedliśmy. Dzisiejszy obiad był trochę dziwny, momentami też smaczny, a tutaj poszliśmy w takie bardziej pewniaczki. Taką mam przynajmniej nadzieję. Taka ciekawostka. Minęło jakieś 5 minut od złożenia zamówienia i już dostaliśmy rachunek. Gdybyśmy chcieli domówić jakieś danie, jakąś przekąskę, cokolwiek, no to wtedy dostaniemy kolejny rachunek. To jest taki standard tutaj w Atenach. Spotkaliśmy się z tym już w jednym miejscu dzisiaj na kawie. Akurat gdy się zamawia tylko kawę, no to się to czasem zdarza, ale powinno być tak też w kolejnych restauracjach, także nie zdziwcie się. Zamówiliśmy w sumie 4 dania. Wszystkie dostaliśmy prawie że naraz. Jedynie ośmiornica, która jest jako danie główne, przyszła ciut później. Może od niej zacznę. Jest ona miękka, nie rozpływająca się w ustach. Trzeba ją troszkę pogryźć, ale jest miękka, nie jest taka gumowa, jak to czasem źle zgrillowana ośmiornica potrafi być zrobiona. Do tego pomidor, do tego czerwona cebula, trochę fawy, której dzisiaj już troszkę jedliśmy. Ta smakuje trochę inaczej. Tam mi chyba bardziej smakowała. Pychota, ośmiornicę wystarczy delikatnie skropić cytrynką. Tu jest petarda. Będę sobie jeszcze część macki bardziej ugrillowaną. Wyraźniej czuć posmak grilla. Super danie. Mamy pulpeciki, czyli po grecku keftedes. W tym wypadku to jest keftedakia, czyli mniejsze pulpety w sosie pomidorowym z fetą. Są one naprawdę pyszne, takie domowe w smaku. Tutaj z mięsa wołowego. Często można spotkać keftedes z mięsa jagnięcego albo oczywiście z mieszanki obu mięs. Naprawdę pyszna rzecz. To, co jest chyba jednak najlepsze w Grecji, to warzywa i oczywiście grecka sałatka. Po grecku nazywa się to danie bodajże choria tiki. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam, co oznacza bardziej sałatka wiejska, ale na całym świecie to danie funkcjonuje jako właśnie grecka sałatka. Mamy fetę, prawdziwą fetę, pyszną fetę, twardą i słoną. Feta to jest ser solankowy z mleka owczego, czasem z koziego, czasem z mieszanki tych serów. Feta jest super, a te warzywa są jeszcze lepsze. Dawno tak smacznych pomidorów nie jadłem. Bardzo
bardzo soczyste. I te oliwki też tutaj petarda. Ta wielka deska to zaś deska zimnych przystawek, czyli przede wszystkim takich zimnych past, dipów można powiedzieć. Mamy tutaj tzatziki, tutaj mamy coś, co nazywa się sałatką z bakłażana, choć na sałatkę nie wygląda. Tutaj jest tyro kawderi, mam nadzieję, że dobrze wymawiam znowu. I to jest taki pikantny dip z sera, zielonej cebulki, papryki wędzonej. A to jest najdziwniejsza rzecz w całym tym zestawieniu. Nazywa się White Tarama Mousse i tutaj jest chyba ikra dorsza albo ikra innej ryby. I do tego rzecz, która nazywa się kritamos, piklowana. Kritamos można przetłumaczyć jako wodny fenku. Smakuje to przedziwnie, trudno jest to do opisania. Czuć troszkę tę rybę, ale to też jest bardzo kwaśne i naprawdę przepyszne. Te pasty są wyśmienite, te pulpety były wyśmienite, sałatka greska też i ośmielica również. Także turystyczne miejsce, to na pewno, ale jest pysznie, o to chodzi. Tak, zobaczcie, wygląda ten tarasik, na którym siedzieliśmy. No jest klimacik, naprawdę jest klimacik. A przy tym jedzenie pyszne. Można też usiąść tak przy schodach, jak tutaj Państwo. Ale zdecydowanie więcej miejsca jest na górze. Jest także miejsce w środku, na dole. Tutaj za mną są właśnie te schody, przy których zlokalizowane są knajpki. Nie wiem jak inne, ale Anne Fanny nas naprawdę zadowoliło. Najlepsze jedzenie póki co chyba w Atenach. Mam nadzieję, że jednak będą jeszcze lepsze restauracje, bo czemu by nie? Cenowo jak to wygląda? Litr wody 2 euro, 12,50 za ten zestaw różnych zimnych przystawek. Sałatka grecka 9,50, pulpeciki 12 euro, ośmiornica zdecydowanie najdroższa, bo 21 euro i pół litra wina domu za 6 euro. Wino białe, całkiem smaczne. Łącznie wyszło 63 euro i podejrzewam, że gdyby taka restauracja była w mniej turystycznej lokalizacji, ta jest turystyczna, no to by było 10 euro taniej, może 15, a może tylko kilka. Zobaczymy, bo jutro na pewno do takiego miejsca pójdziemy. Kiedy czytałem przed przyjazdem o kuchni greckiej, o greckich zwyczajach związanych z jedzeniem, no to doszedłem do wniosku, że śniadania może nie tyle, że nie są mocną stroną Greków, co po prostu nie przykładają do nich wagi. Jakaś kawka, jakaś szybka przekąska, czy takie ciastko ze szpinakiem z ciasta filo, czy coś słodkiego. I tyle wystarczy. Kawę faktycznie mamy, jest to espresso freddo, tak jak wczoraj piliśmy na rooftopie. Ale na śniadanie przyszliśmy do miejsca, które serwuje takie fajne śniadanka, których często szukamy właśnie jedząc na mieście, czyli coś, co każdy lubi, ale w takiej wersji, że w domu prawdopodobnie byśmy nie przygotowywali, bo nie mamy na to czasu, albo nam się nie chce, albo nie mamy odpowiednich produktów, czy też przyrządów ewentualnie. I ja zamówiłem tosty z gofrów. To wygląda jak gofry, ale jest ciasta, które przypomina w sumie pieczywo, jak tosty. Do tego mam jajo, mam awokado, które sobie domówiłem i pomiędzy dwoma kawałkami gofrów jest jeszcze cheddar i szynka cotto, taka szynka gotowana. I słuchajcie, to jest proste, ale bardzo smaczne, bo ze świetnych produktów. Mówiłem, że to ciasto do gofrów przypomina pieczywo tostowe, ale w smaku jest naprawdę świetne. To nie jest taki suchy tost. Nie jest tak słodkie jak ciasto do gofrów, jest bardziej wytrawne, choć to delikatna słodycz gdzieś jest. Jajko miałem tylko na połowie gofra, tak samo na połowie gofra mam awokado, ale tę drugą połowę mogłem sobie chwycić właśnie jak tosta i wtedy fajnie, naprawdę fajnie ciągnął się ten cheddar. Sera tutaj nie pożałowano i generalnie jest to naprawdę pyszne śniadanie. Wszystko co lubię, przygotowane tak jak lubię, z dobrych produktów, no czego chcieć więcej. Tak się zająłem tymi goframi, że nie powiedziałem wam gdzie jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się The Makers. Jest popularny myślę przede wszystkim wśród turystów, którzy na wakacjach szukają po prostu sobie fajnych śniadanek. I co ciekawe, tutaj jest nie tylko śniadanie ognia, nie tylko to jest leopard gastronomiczny. Widziałem też, że jest jakieś menu popołudniowe, ale śniadania są przez cały dzień, to też jest fajne. Ale też jest taki sklep z odzieżą. Nie wiem do końca z jaką, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego bardziej premium, streetwearowego, nie wiem jak to powiedzieć. Jak chcecie wejść na stronę internetową tej śniadaniowni, to macie sklep internetowy z ciuchami i w sumie nie wiecie, co jest grane. Wchodzicie na Instagrama i te śniadanka są, nie wiem, co trzecie, czwarte zdjęcie, ale ludzie tu przychodzą przede wszystkim na śniadania, a przy okazji można kupić ciuszki. Muszę wam powiedzieć, że ja uwielbiam takie śniadanka. Był tam bardzo duży wybór też słodkich śniadań. Widziałam jakieś pancake'i, jakieś takie granola bowl, acai bowl, jogurt z granolą, z miodem i tak dalej. Ładnie to wyglądało, my postawiliśmy na te wytrawne śniadanka. Ja miałam taki omlet, biały omlet, on się nawet nazywał white omlet w menu. I był to omlet z białek jaj. W środku był serek wiejski. Nie było go bardzo dużo, ale przez to ten omlet był taki bardziej mokry. I to wszystko było na takim chlebku razowym, bardzo dobrym zresztą. Ja sobie domówiłam dodatkowo łososia. Ten łosoś kosztował chyba tam 3,50 i w ogóle praktycznie do każdego dania można było zamówić jakieś mięsko dodatkowe,
łososia albo na przykład awokado. Ja już awokado w tym moim śniadaniu miałam. Do tego trochę przypraw, ja może bym jeszcze bardziej to doprawiła, ale nie było źle doprawione, troszkę było jakichś tam płatków chili, trochę bazylii. To więc myślę, że fajne, takie dość lekkie śniadanie, ale pożywne. Jak lubicie takie śniadania, to myślę, że do The Makers warto wpaść. A jakie są tutaj ceny? Freddo Espresso 3,5 euro, podwójne americano 3,70, ten mój gofr 9,40, dodatkowe awokado za 3 euro, biały omlet Sony za 10 euro i dodatkowy łosoś faktycznie 3,5 euro. Łącznie wyszło 33 euro i 10 centów. Po śniadaniu przeszliśmy na lody. Lodziarnia nazywa się Kokkion. Nie jest to najpopularniejsza lodziarnia w tym mieście, ale lody mają tutaj przednie. Mamy dwa smaki. Pistacje, oczywiście, bo ja kocham pistacje, my kochamy pistacje w ogóle, zwłaszcza lody pistacjowe. Zawsze chętnie sprawdzam pistacje w lodziarniach. Dość łatwo ocenić poziom lodziarni po smaku pistacjowym. Te tutaj są naprawdę wyborne, mocno pistacjowe, bardzo gładkie, nie ma tutaj kawałków pistacji, ale to nic, bo ten smak pistacjowy jest naprawdę bardzo, bardzo wyraźny. Drugi smak jest ciekawy, to jest mascarpone z bergamotką oraz melasą z winogron. Przez to te lody są i kremowe, i słodkie, i takie lekko gorzkawe jednocześnie. A tutaj czuję taką też, nie wiem, skórkę pomarańczy? Tak, chyba, coś takiego jest, no. Chyba jest. To chyba dodaje tej gorzkości, bo sama melasa dba o słodycz. Za dwa takie smaki zapłaciłem 4,40. Gdybym zamiast pistacji wziął jakiś taki bardziej regularny smak, to by były po prostu 4 euro. Lody polecamy, są naprawdę świetne. Po lodach przyszliśmy na teren starożytnej Agory. Tutaj za mną jest świątynia Hefajstosa. My do Aten przyjechaliśmy tylko w zasadzie na dwa takie pełne dni, także jest to naprawdę szybki city break, ale nawet podczas takiego city breaku można odpocząć, odetchnąć od takich codziennych spraw, naładować akumulatory, czasem się zmęczyć fizycznie, bo faktycznie chodzenie tutaj w upale, mimo w sumie niewielkich odległości, bywa męczące. Niemniej nawet po tak krótkim city breaku człowiek wraca odmieniony. Co więcej, dzięki sky.pl organizacja takiego city breaku jest niezwykle prosta. Całą podróż zarezerwujecie w jednym miejscu, w dodatku w naprawdę atrakcyjnej cenie. Dla przykładu loty do Aten możecie znaleźć tam nawet za 200 zł w obie strony. Co więcej, sky.pl oferuje Wam takie gotowe city breakowe pakiety z lotem i noclegiem. Sprawdźcie zakładkę city break na stronie sky.pl. Linkuję do niej również w opisie. A ja ustawiłem się nie bez przyczyny na tle świątyni boga Hefajstosa, bo według wierzeń Greków Hefajstos wymyślił makaron. Także idziemy na obiad, aczkolwiek chyba nie na makaron. Zobaczymy. Na obiad przyszliśmy do restauracji Dopios. Jest to restauracja z kuchnią grecką, lokalną, ale z takim delikatnym twistem. Troszkę nowocześniejszy. Na czym polega ten twist? A na tym, że te tradycyjne dania z kuchni greckiej mogą się różnić delikatnie od właśnie takich klasycznych wersji. Lub na przykład coś z kuchni międzynarodowej może mieć jakiś grecki dodatek. I tu jest taki przykład. Mam negroni, ale z dodatkiem ouzo, czyli lokalnej wódki anyżowej. Mamy też na przykład tzatziki, ale to nie są klasyczne tzatziki, a z dodatkiem awokado. Przede wszystkim smakują bardzo zbliżonie do klasycznych tzatzików, no bo dominuje czosnek, dominuje ogórek, dominuje jogurt i gdzieś w tle jest w to wymieszane również awokado. Chyba faktycznie mniej czosnkowe niż to wczoraj, bardziej ogórkowe. Idealne na tą pogodę. Troszkę smakuje jak jakiś taki dobry chłodnik, ale nie z buraków, tylko właśnie z dodatkiem awokado, z dodatkiem ogórków albo chłodnik ogórkowy. Mamy też dolmades, tutaj wersji dolmadakia, czyli mniejsze. To są takie gołąbki z liści winogron. W środku jest jednak farsz z ryżu, bezmięsny. I do tego mamy jogurt z orzechów nerkowca. Bardzo smaczne. Ryż wymieszany jeszcze jest z ziołami, przez to cały smakuje jeszcze lepiej. Jest takie orzeźwiające. Też na tę pogodę upalną sam raz. Mamy też sałatkę. Jest to sałatka ziemniaczana z dodatkiem zielonej cebulki, oliwek, a także pomarańczy. Mamy tutaj też awokado. Nazywa się ta sałatka Maniatiki i pochodzi z półwyspu Mani. Tutaj jest taki koncept sharingowy, raczej nie ma takich dań głównych dla jednej osoby. Wszystkim warto się dzielić i przede wszystkim to są dania tej wielkości. Jest tylko jedna taka sekcja z dużymi daniami, tutaj jest raptem kilka pozycji. Także fajnie, bo można sobie popróbować wielu smaków, przychodząc tutaj nawet we dwójkę. Czuć tutaj ten anyż, fajnie. Ta sałatka, słuchajcie, super, zresztą już prawie ją zjedliśmy. Też taka idealna na tę pogodę, orzeźwiająca, bardzo mocna, mimo tego, że to są ziemniaki. Pieczone, także lekko takie chrupiące, dużo oliwy, trochę słodyczy wprowadza pomarańcz, takiej soczystości, a przy tym są charakterystyczne oliwki, mocna zielona cebulka i wszystko ze sobą się naprawdę świetnie
świetnie łączy. Jest tutaj dostępna też taka tradycyjna sałatka grecka, ale stwierdziliśmy, że sałatka grecka mieliśmy wczoraj, była wyśmienita i spróbujemy czegoś nowego. I Wam też takie rzeczy polecamy, zwłaszcza w takich miejscach. Mamy też rybę. Ta ryba nazywa się po angielsku red mallet, takie małe czerwone rybki. Ona jest z jednej strony panierowana i podana z takim bardzo intensywnym, trochę kwaskowym sosem, który naprawdę świetnie się z tą rybą łączy. Wolałbym chyba wersję bez tej panierki, bo ta panierka jest trochę tłusta i wydaje mi się lekko niepotrzebna. Choć z drugiej strony, kiedy zjadłem samą panierkę polaną obficie tym sosem, no to nawet ta panierka była wyśmienita. Jest tutaj naprawdę pysznie, a jeszcze czekamy na danie mięsne. Pewnie dla wielu z Was najsłynniejszym greckim daniem jest gyros i pewnie czekacie, kiedy w końcu gyros w tym odcinku się pojawi. I się pojawił, choć tak jak można byłoby się spodziewać po tej restauracji, w wersji troszkę z twistem. Mięso, które tutaj jest, to nie jest właśnie taki klasyczny gyros, który jest cięty z mięsa narożnie, tak jak jest to w tureckim kebabie, tylko takie ciut grubsze kawałki, dzięki czemu są naprawdę soczyste, przy tym mocno przyprawione, dość słone i fantastycznie łączą się z tym jogurtem. Poza tym mamy grillowaną czerwoną cebulę i pomidora, a także pity, które świetnie się sprawdzą do wylizania tego talerza. Jest to bardzo smaczne tutaj danie, aczkolwiek mocno odbiegające tej tradycyjnej wersji, zarówno tej restauracyjnej, jak i street foodowej. W street foodowej macie gyrosa w picie, do tego bardzo często tzatziki i frytki, a także cebula czy pomidor. A w wersji restauracyjnej jest to po prostu wszystko położone obok siebie na talerzu. Nie wiem, czy jeszcze spróbujemy takiego tradycyjnego gyrosa, bo jeśli chodzi o taki grecki street food, to chodzi za mną coś innego, ale to później. Być może dopiero na koniec tego filmu. Nie wiem, czy słyszycie, ale to cykady. W całym mieście można je usłyszeć. A obiad naprawdę zacny. Fajnie było spróbować kuchni greckiej z takim delikatnym twistem, ale naprawdę delikatnym. Gdzieś tam było awokado, coś przyrządzono troszkę inaczej. To nie było tak, że ten twist był jakiś totalnie od czapy. Tradycyjnej greckiej kuchni jeszcze spróbujemy. A jakie tutaj ceny? Mieliśmy dwa koktajle. Uzo Negroni za 10 euro, a Greek Margarita za 11 euro. Pieczywo po 2 euro od osoby. Tzatziki 5,5 euro. Ta sałatka 7,5 euro. Dolmades 9 euro. Za litr wody 2,5 euro. Gyros 13 euro. I za 17 euro te rybki. Łącznie wyszło 79 euro i 50 eurocentów. Najdroższy posiłek w Atenach póki co, aczkolwiek tylko tutaj piliśmy koktajle, a koktajle są zdecydowanie droższe niż jakieś wino domu na przykład. I wydaje mi się, że droższego posiłku w tym mieście już nie zjemy, no ale to czas pokaże. Właśnie sobie z Sonią ucięliśmy krótką pogawędkę o tym posiłku i stwierdziliśmy, że gdybyśmy wrócili do Aten, to chętnie przyszlibyśmy tutaj do Dopios na posiłek, by spróbować innych dań, ale gdybyśmy po raz pierwszy przyjechali do Aten, to jednak wolelibyśmy zjeść posiłek w tym miejscu z wczorajszej kolacji, czyli w Anefani, bo było tam bardziej tradycyjne jedzenie i takich smaków oczekuje się, gdy przyjeżdża się gdzieś po raz pierwszy. Czas na street food i najpopularniejszym street foodem i najtańszym w Atenach jest kuluri, czyli taki obwarzanek z sezamem. My akurat jesteśmy w miejscu, które nazywa się tak. To kuluri, to psiri, chyba tak to trzeba przeczytać. Możecie kupić takie kuluri w wielu miejscach w Atenach. Są też takie proste budki, w których można je kupić. To kosztowało 60 centów, także bardzo, bardzo niewiele. Jeśli chcecie coś szybko przykąsić i nie chcecie wydać dużo pieniędzy, to to jest chyba rzecz najtańsza. W wielu miejscach dostaniecie też inne wypieki na słono, na przykład z piana kopita, to jest ze szpinakiem. Są takie wytrawne ciastka z serem i z szynką, no i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. One będą oczywiście droższe, ale zobaczmy, jak smakuje kuluri. Trochę twardawe, mocno sezamowe, a ciasto jest delikatnie słodkie. Porównałbym to w smaku do takiego rogala, jak się czasem w piekarni kupuje, takiego polskiego rogala, nie wiem, z makiem na przykład, nie z sezamem. To to ciasto smakuje bardzo, bardzo podobnie. Tutaj ten sezamowy smak jest jednak dominujący. Czymś takim można się po prostu zapchać na godzinkę, na dwie. Kolejny street food to oczywiście suwlaki, nazywane też w Atenach kalamakami. Tutaj kalamaki pita pork, czyli pita z kalamakami z wieprzowiny. Była też wersja z wołowiny, ale ta z wieprzowiny jest najpopularniejsza zdecydowanie. Suwlaki i kalamaki to z tego, co się zorientowałem, to samo.
Atenach używa się częściej po prostu słowa kalamaki. Kiedy mówiłem o tym, że nie będę raczej próbować grosu w wersji street foodowej, no to dlatego, że właśnie chciałem zjeść przede wszystkim suwlaki. Suwlaki czy tam kalamaki. Tutaj mamy wieprzowinę, mamy sos pomidorowy, pomidory, cebulę, frytki. Zawsze muszą być frytki w opiekanej picie. Wygląda to bardzo apetycznie. Wydaje mi się, że też będzie to sycące, a kosztuje niewiele, ale ocenię za chwilę. Próbuję. Jest naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Suwlaki czy kalamaki to są takie szaszłyczki grillowane i to jest właśnie grillowana chyba polędwiczka wieprzowa, która jest bardzo, bardzo soczysta. Dodatki są bardzo proste. Pomidor, cebula, ten sos pomidorowy. Wszystko idealnie pasuje do wieprzowiny. Grecy lubią dodawać frytki do takich street foodowych zestawów, co tutaj widać. Ja szczerze mówiąc wolałbym bez frytek. Już mówiłem o tym, kiedy jadłem suwlaki gdzieś w Warszawie. Bo szczerze mówiąc, smaku jakoś to za bardzo nie dodaje moim zdaniem. Ale tak tutaj się je. Grecy bardzo lubią frytki do mięs, co widzieliśmy już w wielu restauracjach. To, co jest też ważne tutaj, to ta pita, która jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna. To jest placek dużo grubszy od takiej tortilli czy lawaszu, który kojarzymy z jakiejś kebabowni w Polsce i pod kątem smaku całości tylko dodaje. Tak? Jest naprawdę pyszny. Po chwili zastanowienia wyczułam tutaj kolejne rzeczy. Z papryka jest też oregano. Oregano jest bardzo popularnym składnikiem dań greckich w ogóle, zwłaszcza często przyprawiane jest suszonym oregano mięso. Ja byłem zdziwiony, że takiego zawijańca dostajemy na srebrnej tacce, ale dużo sosu z tej pity wylatuje, także może to i dobrze, że mamy nad czym jeść i na czym usiąść, bo faktycznie w biegu moglibyśmy się łatwiej ubrudzić, ale też sama pita, pyszna pita, mogłaby nam się rozlecieć. Znowu nie powiedziałem wam, w jakim jadłem miejscu. Tak bardzo chciałem te suwlaki zjeść i opowiedzieć o tych wszystkich smakach. Byliśmy w miejscu, które nazywa się Kostas. Istnieje od 1946 roku i jest jednym z najpopularniejszych miejsc na suwlaki kalamaki w Atenach. Miejsce bardzo niepozorne, łatwo je przegapić idąc ulicą, nie wiedząc o tym, że tutaj coś jest, a naprawdę świetne jedzenie. Co ciekawe, bardzo tanie, ta pita z kalamakami kosztuje 3 euro, a widziałem, że można zamówić sam szaszłyk i on kosztuje tam euro z hakiem, także jeśli chcecie jeść samo mięso, to sobie weźcie takie same szaszłyczki. W picie był jeden szaszłyk, także jedna pita może by nie wystarczyła bardzo głodnemu człowiekowi jako obiad, ale dwie już tak i to dalej 6 euro. Jeśli chcecie zwiedzać Ateny w opcji budżetowej, no to myślę, że jest to punkt obowiązkowy. Nawet jeśli nie chcecie zwiedzać stolicy Grecji budżetowo, to też tutaj warto przyjść. Przerwa na coś słodkiego, przerwa na lukumades, czyli typowe dla Grecji ponczusie. Smaży je się na głębokim tłuszczu i w klasycznej wersji oblewa miodem, greckim miodem, oraz posypuje cynamonem. W tym lokalu, który też nazywa się Lukumades i znajduje się za mną, podają te ponczusie w wielu różnych wersjach. Są oblewane różnymi sosami, mają różne nadzienia, można je też zjeść z lodami, z jakąś czekoladą, ale postawiłem na klasykę. Jak będzie mi smakowało, to wrócę po więcej. Fajnie takie chrupiące, a w środku mięciuśne, cieplutkie i bardzo smaczne. Od tego miodu lekko słodkie, ale nie ma tego miodu jakoś niewyobrażalnie dużo, przez to nie wydaje mi się przesłodzone, przynajmniej przy pierwszym podejściu. Spróbuję tak nadgryźć, żeby zobaczyć, jak w środku wygląda. W środku wygląda to jak taki typowy pączek, ja przegryzłem, ale wydaje mi się, że to jest idealna słodycz jednokęskowa. W tej wersji bardzo mocno czuć samo ciasto. Ten cynamon, miód to jest tylko dodatek. Podejrzewam, że w tych bardziej szalonych kompozycjach mocniej wyczuwalne są właśnie dodatki. Cena takiego zestawu, całkiem sporego, to 3,90, czyli w sumie fajna cena za taką przekąskę, a podejrzewam, że są miejsca, w których można takie lukumades dostać taniej, bo to jest jedno z najczęściej rekomendowanych i jedno z najpopularniejszych. Zabrałem się za te poczucie na dole i okazało się, że cały miód spłynął na dół. Zobaczcie, ile go jest. Ja mówiłem, że jest tak delikatnie oblany miodem, ale to nieprawda. Tym miodem to by się można było obmyć mniej więcej. No i teraz jest bardzo słodziutkie, ale fajnie słodkie, bo od miodu i gdzieś w tle pobrzmiewa ten cynamonowy posmak. Tuż przed lotem do Polski przyszliśmy jeszcze do restauracji Rose of Taste, taka jest angielska nazwa. Jest to taka knajpka z typowo grecką kuchnią. Jedliśmy tutaj tzatziki, jedliśmy tutaj tą sałatkę, czy bardziej może dip z bakłażana, do tego pity. Wszystko pyszne. Potem pojawiła się grecka sałatka, kawał fety, świeże pomidory, papryka, czerwona cebula, oliwki, kapary. Do tego sporo oliwy z oliwek, no i oczywiście oregano. Też przepyszna rzecz. Tutaj mamy pulpeciki jagnięce, bardzo smaczne, aczkolwiek
wyraźnie jagnięce. Także jeśli nie lubicie jagnięciny, przeszkadza wam ten zapach czy smak, no to nie jest to dla was. Jest cytryna do skropienia tego mięsa. Samo mięso ma też taki posmak ognia, posmak grilla, także fajnie. No i musaka. Musaka to jest takie danie, które się z kuchnią grecką bardzo kojarzy. Jest to zapiekanka. Zapiekanka, na której spodziewamy bakłażana. Wyżej jest warstwa z mięsem mielonym w sosie. Wydaje mi się, że też jest trochę cynamonu w nim. Na to beszamel oraz ser. Zawsze wydawało mi się, że musaka to jest takie mdłe danie, a tutaj absolutnie tak nie jest. Bardzo smaczna rzecz. Ze wszystkich dań tutaj chyba najbardziej mi smakuje. Również z tego względu, że w sumie poza musaką wszystko gdzieś już w jakiejś formie tutaj w Atenach jedliśmy. I po prostu wiedziałem, czego się spodziewać. A ta musaka naprawdę przepyszna. Tutaj ten bakłażan sporo dodaje od siebie. Jest taki lekko słodkawy wręcz, idealny. Także chyba dobrze kończymy pobyt w Atenach. Jak tutaj są ceny, tzatziki kosztowały 3,90, za 4,40 była ta pasta z bakłażana, po 8 euro była musaka oraz kurbeciki, za 6,80 była sałatka i za 90 eurocentów były pity, łącznie 32 euro. Za naprawdę solidny posiłek. Jedzenie w Atenach okazało się naprawdę bardzo smaczne. Dużo świeżych warzyw, świetne mięsa. Można by tylko jeść, jeść i jeść, nawet słodkości dobre znaleźliśmy. I tradycyjne tawerny, i restauracje z jakimś tam twistem. No i oczywiście street food, wszystko to tu było. I z chęcią do Aten bym wrócił, jak i w ogóle do Grecji, no bo oczywiście Grecja to nie tylko Ateny, ale też liczne wyspy. Pytanie brzmi, kiedy najlepiej przyjechać do Aten? No i moim zdaniem nie teraz, kiedy my tu jesteśmy, czyli to jest końcówka sierpnia, bo jest jeszcze dużo turystów i jest też bardzo, bardzo gorąco. Ale już zaraz, koniec wakacji, wy to już oglądacie na pewno po wakacjach. No i to już ten czas, kiedy w Atenach po pierwsze robi się chłodniej, a po drugie jest mniej turystów, dzięki czemu też jest taniej. Jeśli zależy wam na okazjach lotniczych, no to sprawdźcie zakładkę okazje na sky.pl. Tam znajdziecie tanie bilety lotnicze nie tylko do Aten, ale także do licznych europejskich miast, które też są świetną destynacją właśnie jesienią. A jeśli lubicie gotowe rozwiązania, no to zajrzyjcie do zakładki City Break, również na sky.pl. Tam macie takie łączone oferty lot plus hotel. Linki podaję oczywiście w opisie. Zachęcamy do podróżowania, zachęcamy do smakowania podczas City Breaków. Dawajcie znać, w którym europejskim mieście smakowało wam najbardziej. A ja tymczasem się już żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.